zajmuje ponad 70% powierzchni Ziemi. Do życia jest nam niezbędna. Bez wody człowiek jest w stanie przeżyć około 1 tygodnia. Zużywamy ją do picia, higieny osobistej, gotowania, a także w rolnictwie i przemyśle. To tak oczywiste, że nikt się nad tym nie zastanawia. W Łodzi, z której ja pochodzę, mamy bardzo dobrą wodę, pijemy ją prosto z kranu, ale okazuje się, że przychodzi taki moment, że również jej brakuje. W ostatnim okresie czasu, kiedy mieliśmy bardziej gorące lata, pojawiły się w naszym funduszu pierwsze wnioski o to, aby w niektórych gminach pomóc w to, aby zasilać wodę gminę. Trzeba też pamiętać, że spośród gigantycznych zasobów wody na Ziemi dostępna i niezbędna człowiekowi woda słodka stanowi zaledwie niecały 1%. Polska pod względem zasobów wody na mieszkańca znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie. Przeciętny Polak ma 3-krotnie mniej wody niż statystyczny Europejczyk. Ale problemy ma nie tylko Polska. Jak mówili nam dziennikarze z Ukrainy, tam również wody ubywa. Problemem jest także przestarzała infrastruktura i efekty działań wojennych. Wody podziemne uciekają coraz głębiej i ludziom nie wystarcza wody. Truby, infrastruktura, w stolicy rury infrastruktura pochodzą jeszcze z czasów radzieckich. Długo nie były remontowane i jakość wody w kranach jest średnia. Zaraz wojna i wnaśladok bojowych. W Doniecku działania wojenne zniszczyły część wodociągów. Niektórzy ludzie w ogóle nie mają dostępu do wody. Nawet popyty wody, nie mają wody w nich. A co robić, gdy wody jest coraz mniej? Po pierwsze, zadbać o jej oczyszczanie. Pewnie wszyscy w Polsce doświadczylibyśmy już chwilowych braków dostawy wody, gdyby nie to, że udało się przez ostatnie lata zainwestować bardzo duże pieniądze w nowoczesne technologie związane z oczyszczaniem wody oraz jej uzdatnianiem, dzięki czemu ponad 70% wody, która trafia z powrotem z naszych domów do kanalizacji, jest oczyszczona, uzdatniona i może z powrotem trafić do naszych kranów. Każdy z nas powinien też oszczędzać wodę. Na przykład nie zostawiajmy odkręcanej wody, kiedy myjemy zęby lub twarz, golimy się. Warto też zainwestować w zmywarkę, ponieważ ogranicza ona zużycie wody podczas mycia naczyń. Do rezygnacji z mycia się oczywiście nikogo nie zachęcamy, ale może warto zmienić niektóre przyzwyczajenia i na przykład kąpiel w wannie zamienić na kąpiel pod prysznicem. Ta druga zużywa średnio 3-krotnie mniej wody.